kamienna, maleńka wioska w Krowiarkach. Skrzyżowanie, przystanek autobusowy. Obok przystanku droga w górę do Marcinkowa. Tam właśnie zmierzam. Pokażę jeszcze miejsce, w którym się zatrzymałem. Skrzyżowanie, górski strumień, kilka zabudowań. Wioska jeszcze ciągnie się dalej, jeszcze parę budynków jest w głębi, ale tam nie zmierzam, więc tylko pokazuję miejsce, które przejeżdżam, żeby udać się do Marcinkowa. Droga jest dosyć stroma, kręta i w złym stanie. Ale mam nadzieję, że jakoś tam się dostanę. Dawno już tam nie byłem, więc chciałem zobaczyć, jak o tej porze roku, jakie widoki będą z tej Skowroniej Góry w Marcinkowie. O tej porze roku i tam właśnie za chwilę będę próbował dojechać. W tej chwili właśnie dojechałem już do właściwego początku Marcinkowa i po lewej stronie stary budynek, stare zabudowania. Zdaje się, że coś tam w tych zabudowaniach jeszcze jest, tam szczeka piasek. U góry jakieś obiekty, nie wiem czy to szklarnia, być może siano przykryte jakąś plandeką, ale mniejsza z tym. Jestem w Marcinkowie. Powiem, że miejscami droga jest poprawiana. Ktoś tą drogę poprawiał. Te doły takie są pozasypywane, ale nadal droga jest trudna. I w zimie musi tutaj być bardzo niebezpiecznie i niewygodnie taką drogą jechać. Tym bardziej, że droga jest o bardzo dużym spadzie. Nie wiem, czy kamera to pokaże. Odwróciłem się i tak to wygląda z tyłu. Stamtąd właśnie przyjechałem. Naprawdę bardzo, bardzo duży spad. I jadąc do Marcinkowa, urokliwy górski strumień, o którym mówiłem. Mało wody w tym strumieniu. W ogóle z wodą mamy ostatnio kryzys, bo małe opady w tym roku były. No i przypominam sobie, że parę lat temu to ten strumień naprawdę żył. Próbuję się zbliżyć do niego i proszę, woda się tylko sączy. Nawet w tym miejscu nie słychać szumu wody, no bo jak jej nie ma, to nie słychać tej wody. Jadę wyżej. Wyżej, gdzie znajdują się dwa gospodarstwa. O jednym wspominałem. Jest jeszcze tam zabytkowy kościół, właściwie to już ruiny. I te ruiny już ledwo widoczne były, jak byłem ostatnio. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda na dzień dzisiejszy. Fajnie się żyje tym zwierzakom. Mają swobodę, luz, chodzą sobie na wolności. Mają się gdzie skryć, mają stajnie, mają ruiny, dużą przestrzeń i jeszcze trawa w tej chwili jest. Wszystko takie naturalne, takie prawdziwe. Odwróciłem się do tyłu, żeby pokazać, jak duży spadek drogi jest tutaj do tej miejscowości. I zwracam teraz uwagę na strumyk, który pokazywałem poniżej. Tutaj też się woda ledwo sączy. Jego początek jest powyżej. Nie wiem, czy uda mi się do niego dotrzeć, ale nie w tym rzecz. Ja przyjechałem zobaczyć też, jak wygląda Marcinków.
jakie widoki są z tej góry, z Kowroniej i jak się miewa gospodarka pana Jacka, a tutaj przybliżę jeszcze krówki, to są już chyba z innego gospodarstwa, o właśnie. Chodzą sobie gdzie chcą, są szczęśliwie, pięknie wyglądają. Jedna nawet troszeczkę zdobyła się na ciekawość, idzie w moim kierunku. Widać, że to bydło rasowe, bo mają kolczyki. No coś, co już rzadko spotkać można w naszej Kotlinie Kłodzkiej. Takie zwierzaki i w ogóle wieś zmieniła się tak, to już nie ta wieś, która była kiedyś. Wyższy punkt Marcinkowa i to jest gospodarstwo, o którym mówiłem, w którym kiedyś było bydło rasy Salers. Nie wiem, czy jeszcze jest. Bardzo ciekawe bydło, ciekawe wyglądające. No zobaczę, tylko muszę się udać dalej, a później na Skowronią Górę, by podziwiać widoki i piękno ziemi kłodzkiej widziane z tej góry. Nie wiem, jakie tam będą warunki wyżej. Żeby były tak, jak tutaj wygląda, to byłoby fajnie i mógłbym sporo zobaczyć i sporo nagrać. Jakiś fajny, pamiątkowy filmik z dzisiejszego mojego wypadu do tej maleńkiej, prawie nieistniejącej już wsi. Znajduję się w Marcinkowie, za wsią, na Skowroniej Górze. Do szczytu pozostało jeszcze kilkaset metrów. Droga na szczyt pokryta miejscami śniegiem, więc tam już nie dojadę, będę musiał dojść. A tutaj otoczenie miejsca, w którym się zatrzymałem i zostawiłem pojazd. Przed chwilą byłem w ruinach kościółka w Marcinkowie, nagrałem film, oczywiście film pokażę i ten gąszcz drzew, na którym w tej chwili zatrzymałem oko swojej kamery, to są drzewa otaczające ruiny kościółka w Marcinkowie, ruiny, które po prostu już w tej chwili są nie do uratowania, jedynie można chyba to byłoby niektóre fragmenty ruin tego kościoła zabezpieczyć jako ruinę trwałą. Jest tam też cmentarz, z którego już też niewiele pozostało. Wiele grobów, nagrobków przykryła ziemia. No jest zaniedbany i też wymagałby pielęgnacji i jakiegoś po prostu odnowienia. Na sam szczyt Skowroniej Góry Marcinkowie. Tutaj numer alarmowy na brzozie, przy której się zatrzymałem. Widoki przepiękne, szkoda tylko, że góry są zamglone. Tam na dole wyglądało wszystko inaczej. Ale i tak jest pięknie i ta pora roku i nawet ten dzisiejszy dzień i wiatr mają swoje uroki, to są przecież góry, a w górach wszystko się może zdarzyć. Jest wspaniale, rozpoczynam, że tak powiem, pokaz tego wszystkiego, co ze szczytu Skowroniej Góry widać. W tej chwili kamerę trzymam na Czarnej Górze. Wierzchołek góry spowity w gęstej mgle. Częściowo widać było maszt przekaźnika, ale coraz więcej chmur przybywa właśnie tam nad tą Czarną Górą. Widoki są w promieniu 360 stopni. Pokażę wszystkie te pasma górskie, które stąd widać. Można powiedzieć, że Kotlinę Kłodzką, czyli ziemię kłodzką, można oglądać tą w promieniu 360 stopni, chociaż dzisiaj, tak jak wspomniałem, te widoki nie będą
ostre i tak rozległe, ale jest pięknie. To wszystko, co widać tutaj z mojego miejsca, gdzie się zatrzymałem. Krowy też sobie chodzą wolno, mają ogromne połacie do swojego bytu tutaj, mają oczywiście swoje stajnie, zagrody, są dokarmiane, są szczęśliwe. A tu właśnie widać krowy. Chciałbym te krówki zobaczyć, ale niestety to są tak rozległe tereny, że nie wiem, gdzie ich szukać. Powoli obracam się w koło. Widać te dalsze pasma gór, tam leży śnieg. W niektórych partiach gór leży śnieg, ale to jest bardzo daleko ode mnie. Ja w tej chwili trzymam kamerę na kierunku Gór Bystrzyckich, które są dość daleko oddalone od tego miejsca. Trudno mi tak dokładnie opisać, które pasma gdzie się zaczynają, a gdzie kończą, ale ważne jest to, że jest pięknie, że podziwiam ten piękny górski krajobraz. Tutaj jest spokój, cisza, górska przyroda i wspaniale. Może mi się jeszcze uda zobaczyć. O, właśnie tutaj pan już wraca. Pomachał mi ręką. Pewnie te krówki są z tyłu, ale będzie bardzo daleko. Spróbuję podejść i zobaczyć. Jeżeli będzie bardzo daleko, to nie będę schodził, bo no po prostu byłoby to za daleko i niezbyt nastrojony jestem ci do wędrówek. Wiatr jest bardzo silny, zatyka po prostu. Pomimo tego, że jestem ciepło ubrany, to i tak tutaj ten wiatr dociera. Ja mniej więcej wiem, nie byłbym skazany powrót do domu. Też jest utrudniony, zwłaszcza że zjazd drogą do i z Marcinkowa tą drogą jest bardzo trudny ze względu na zły stan tej drogi. Ale cieszę się, że tutaj, że ten Marcinków jednak żyje dzięki tym pionierom, którzy tutaj zamieszkują i hodują to bydło i razem im się tutaj wspaniale jakoś w tą przyrodę wtopiło i pięknie im się żyje. Bo kiedyś rozmawiałem tu z jednym z mieszkańców i powiedział mi, że nigdy by się stąd nigdzie nie wyprowadził. Ale to było lat temu parę. Myślę, że ci, którzy tu są, czyli tych kilku ludzi, nadal mają takie samo zdanie i na pewno tak jest, bo inaczej to by tutaj nie było. Trudno mi oderwać swoje oko i oko kamery od tego, co tutaj widzę. Ale zaraz trzeba będzie schodzić i powoli i ostrożnie zjeżdżać z Marcinkowa w kierunku Wyszycy Kłodzkiej. Hamulce trzeba mieć dobre i dobrze uważać ostrożnie, bo żwir i kamienie na tej drodze nie sprzyjają pojazdom jednośladowym. Tym bardziej teraz, kiedy ziemia już jest trochę podmarznięta, jest ślisko. No ale mniejsza z tym. Jeszcze troszeczkę się nacieszę tym, co tutaj widzę. Jeszcze troszkę popatrzę. A miejsce, którym się zatrzymałem, już pokazuję. Jest tutaj taki dół. Widać, że tu
palone ognisko, no bezpieczne miejsce, bo to jest dołek. Jak nie próbuję się zamknąć, jak nie próbuję się zamknąć. No i fajny dołek, taki fajny grajdołek na ognisko i na obserwację pięknych gór masywu Śnieżnika, gdzie się właśnie znajduje. Przybliżę jeszcze Czarną Górę, tam się troszeczkę wyłania maszt przekaźnika i na tym kończę ten dzisiejszy swój wypad tutaj i relację. Chcę mieć pamiątkę i podzielić się z innymi tym, co tutaj widzę. I po prostu powiedzieć, jeśli tutaj będą się znajdować w pobliżu Pszczycy, to już rzut beretem jest tutaj do Marcinkowa.